Na przestrzeni ostatnich kilku lat obserwujemy rozszerzony dostęp pacjentów do diagnostyki, a także do leczenia. Pojawiło się wiele innowacyjnych terapii, które przedłużają wręcz pacjentom życie, gdzie możemy mówić, że rak płuca staje się chorobą przewlekłą. Pojawiły się nowe terapie, które do tej pory były niedostępne dla pacjentów, ale wiąże się z tym, że pacjenci mają aktualnie dostęp do bardzo poszerzonej diagnostyki w porównaniu do tego, co mieliśmy kilka lat temu. Mają możliwość wykonania badań molekularnych, dzięki którym mogą otrzymać celowane leczenie dedykowane mutacji, którą u nich wykryjemy. To powoduje, że taki pacjent ma możliwość żyć nie kilka czy kilkanaście miesięcy, ale może żyć nawet kilka lat. Także tutaj, jeżeli chodzi o to, to pacjenci mają naprawdę ogromne korzyści z dostępu zarówno do diagnostyki poszerzonej, jak i do innowacyjnych terapii, które pojawiają się u nas na liście refundowanych leków i staramy się, aby ta lista była coraz szersza, aby Ministerstwo Zdrowia zauważało też potrzeby pacjentów, żeby te przeżycia pięcioletnie, na które też czekamy, były jak największe.